ruchowy, więc głosowanie jest tajne, w związku z czym, podobnie jak w przypadku głosowania na komendanta Chorągwi, otrzymacie karty do głosowania, na których jest 5 nazwisk, 4, przepraszam, tak, dobrze, 4 nazwiska, zgodnie z tym, co przegłosowaliśmy. I stawiamy krzyżyk przy każdym, możemy postawić krzyżyk przy każdym z kandydatów, jeżeli któryś z kandydatów uważamy, że nie powinien się znaleźć w komendzie Chorągwi, wówczas nie stawiamy tam krzyżyka. Oczywiście możemy też nie postawić krzyżyków na większej ilości kandydatów lub nie postawić krzyżyka na żadnym. Pozostałe formalności są takie same, czyli pobieramy karty, podchodzimy do urny i wrzucamy swój głos. Kandydacie na członków Rady Chorągwi. Harcmistrz Daniel Bielak. Podharcmistrzyni Edyta Dolecka, harcmistrz Mirosław From, harcmistrz Jerzy Jakimów, harcmistrz Antoni Klus, podharcmistrz Waldemar Marek, harcmistrz Kamil Owaliński i przewodnik Michał Sendrowicz. Następnie przedstawię kandydatury na funkcję członków Komisji Rewizyjnej Chorągwi. Komisja Rewizyjna będzie liczyć 5 członków i my tutaj otrzymaliśmy 6 kandydatów. Pierwsza kandydatura to podharcmistrzyni Anna Furgała. Druga, podharcmistrz Łukasz Grega. Trzy, przewodnik Marta Guziakiewicz. Cztery, harcmistrz Adam Hadła. Pięć, podharcmistrz Artur Kowalski. I sześć, harcmistrz Piotr Lubaś. I kandydatury na funkcję członka Sądu Harcerskiego. Sąd harcerski będzie liczył 9 członków i wpłynęło 9 kandydatów. Numer 1 to Dębiczak, harcmistrzyni Dębiczak Renata. Numer 2 harcmistrzyni Danuta Kacprzak. Numer 3 harcmistrz Jerzy Kwaśniewicz. Numer 4 harcmistrz Tomasz Latoszek. Numer 5 harcmistrz Wojciech Młodnicki. Numer 6 harcmistrzyni Dorota Nieznalska. Numer 7 harcmistrz Jan Stefunio. Numer 8 harcmistrzyni Lidia Wallich. I numer 9 harcmistrz Ryszard Zbaraza. I to są wszystkie kandydatury, które do nas wpłynęły. Ja dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeżeli któryś z kandydatów do władz chciałby od siebie coś powiedzieć, albo delegaci mają pytania do kandydatów, to myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy zaczęli też taką dyskusję. Bo jak nie, to potem od razu przystąpimy do sporządzenia karty do głosowania i dalszych głosowania w sprawie jawności wyborów do Rady Chorągwi, Komisji Rewizyjnej Chorągwi i Sądu Harcerskiego Chorągwi. Przypominam, że mamy do Rady 8 kandydatów na 7 miejsc, do Komisji Rewizyjnej 6 kandydatów na 5 miejsc, a do Sądu Harcerskiego 9 osób na 9 miejsc. W takim razie poddam wnioski pod głosowanie, że ja znasz, bo tutaj pojawiły się głosy od ducha wiceprzewodniczącego i osób, które już brały udział w wielu zjazdach Chorągwi, że możemy mieć techniczną trudność z realizowaniem tych głosowań. Czy są jakieś głosy w dyskusji nad wnioskiem? Jeżeli nie, to w takim razie poddaję wniosek pod głosowanie. Przypominam, że musi być jednomyślność zjazdu w tej kwestii. To kto jest za jawnością tych wyborów, proszę o... Dobrze, tutaj drugi wiceprzewodniczący porządkujący głos zgłasza, więc w takim razie oddzielnie będziemy głosować jawność głosowania do Rady, Komisji i Sądu, żeby już ponad tego wątpliwość. To było w takim razie najpierw, kto jest za tym, aby głosowanie do Rady Chorągwi było jawne.
Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że wybory do Rady Chorągwi będziemy przeprowadzać w trybie jawnym. To głosujemy dalej w takim razie, drodzy Drogowie. Teraz poddaję pod głosowanie wniosek o jawność wyborów Komisji Rewizyjnej Chorągwi. Kto jest za tym, aby to głosowanie było jawne? Proszę o podniesienie ręki z mandatem. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że wybory do Komisji Rewizyjnej też będą w trybie jawnym. Mam nadzieję, że tylko pro forma, bo tam trzeci wniosek pod głosowanie. Kto z druhów i druhów jest za tym, aby głosowanie do Sądu Harcerskiego Chorągwi odbywało się w trybie jawnym? Proszę o podniesienie ręki razem z mandatem. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że i te wybory będziemy przeprowadzać w trybie jawnym. Także czekamy na komisję skrutacyjną, a w międzyczasie, jeżeli są jakieś pytania do kandydatów, do władz, do rady, do komisji albo do sądu, to proszę o zgłaszanie się do dyskusji. No tak, ja rozumiem, ale taki... Skrutacyjna jako uczestnik tego zjazdu, po tym decydującym można pogłosować, czy chce jawnie, czy tajnie. No to teraz to już jest zasadna uwaga. Powtórzymy, jak wróci komisja skrutacyjna. To wtedy oczywiście dobrze powtórzymy. Zrobimy reasumpcję tego głosowania, tak czy inaczej czekamy na komisję skrutacyjną. Jeżeli są jakieś pytania do kandydatów, to proszę. W takim razie poddam. Znaczy tutaj poddam wnioski pod głosowanie, rzecz jasna, aczkolwiek tutaj pojawiły się głosy od druga wiceprzewodniczącego i osób, które już brały udział w wielu zjazdach Chorągwi, że możemy mieć techniczną trudność w zrealizowaniu tych głosowań do Rady i Komisji w sposób jawny i łatwiej będzie wręcz to na kartkach głosować, natomiast sąd możemy przegłosować jawnie. No, ale pro forma muszę poddać te wszystkie trzy wnioski pod głosowanie. No. I wystarczy jeden głos wstrzymujący się albo przeciwny i wtedy nie będziemy głosować jawnie. No, wnioski były zgłoszone, muszę je poddać pod głosowanie, drodzy drogowie. To kto jest za tym, aby głosowanie do Rady Chorągwi odbywało się w sposób jawny? Proszę o podniesienie ręki z mandatem. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Ja sobie nie zagłosowałem. Do Rady głosujemy w sposób tajny. Teraz wniosek o jawność głosowania w wyborach do Komisji Rewizyjnej Chorągwi. Tutaj mamy też jedną osobę więcej niż przewiduje nasza uchwała zjazdowa, więc kto jest za jawnym głosowaniem w sprawie Komisji Rewizyjnej? Proszę o podniesienie ręki. Rozumiem, dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Więc głosowanie do Komisji Rewizyjnej też będzie w sposób tajny się odbywało. I teraz sąd, gdzie mamy tyle samo kandydatów, ile jest miejsc, więc musimy... Tak, oczywiście. No, oczywiście nie wszyscy muszą wejść. Tak. To oczywiście mamy tego świadomość. Aczkolwiek poddaję pod głosowanie wniosek o jawność głosowania do Sądu Harcerskiego Chorągwi. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Sąd będziemy głosować jawnie. Ponieważ mieliśmy już przez Komisję Wyborczą przedstawione propozycje, no to ja muszę jeszcze raz poprosić Komisję Skrutacyjną, już mam nadzieję sporządzenie ostatnich kart do głosowania, do Rady Chorągwi i Komisji Rewizyjnej Chorągwi. Komisja Wyborcza dysponuje listą kandydatów, więc przekażę. Nie wiem, ile komisja potrzebuje czasu na to, bo ogłosimy może przerwę, bo już tej przerwy nie było. Niektórzy myślę potrzebują zaczerpnąć świeżego powietrza. W takim razie ogłaszam 15-minutową przerwę. Może drugi drogowie. Zaczniemy w takim razie procedurę już wyborów do pozostałych władz, do Rady Komisji.
komisji sądu. I tutaj jest moja taka propozycja, żebyśmy najpierw przegłosowali skład sądu harcerskiego, bo komisja skrutacyjna też musi być tutaj w czasie tego głosowania i liczyć głosy i też oczywiście głosować, a potem rozdamy karty do głosowania do rady i komisji rewizyjnej. W takim razie oddaję głos na komisji skrutacyjnej, bo to komisja skrutacyjna będzie tutaj to głosowanie nam też przeprowadzała do sądu harcerskiego Horogli. Przypomnę tylko, że mamy 9 kandydatów, jest 9 miejsc, więc każdy z delegatów może oddać do 9 głosów, w sensie każdą z osób. Każdą osobę z osobna będzie. Mamy tutaj taki sygnał z komisji skrutacyjnej, że preferowaliby najpierw radę i komisję przegłosować, no to jakby oddamy temu honor. To w takim razie zaczniemy wydawanie kart do głosowania. Zarówno do rady, jak i do komisji, jak rozumiem, będziemy rozdawać. Najpierw rada, dobrze. To najpierw karty głosowania do rady Chorągwi. Jest tak policzone, że po prostu... To bardzo prosimy o odczytanie protokołu. Protokół posiedzenia Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru członków Rady Chorągwi Podkarpackiej ZKB. Rzeszów, 15 listopada 2014. Komisja Skrutacyjna w składzie Podkarpacki Piotr Krawka, HR przewodniczący. Na ogólną liczbę 58 uczestników zjazdu z głosem decydującym obecnych na zjeździe jest 48 osób, co stanowi 82,76% uprawnionych do głosowania. W głosowaniu na członków Rady Chorągwi Podkarpackiej ZHP głosów ważnych oddano 46. W wyniku tajnego głosowania kandydaci na funkcję członka Rady Chorągwi Podkarpackiej ZHP otrzymali harcmistrz Bielak Daniel, 24 głosy, co stanowi 52,17% ważnych głosów. Podharcmistrzyni Dolecka Edyta, 43 głosy, co stanowi 93,47% ważnych głosów. Harcmistrz Fron Mirosław, 41 głosów, co stanowi 89,13% ważnych głosów. Harcmistrz Jakimów Jerzy, 39 głosów, co stanowi 84,78% ważnych głosów. Harcmistrz Klus Antoni, 40 głosów, co stanowi 86,95% ważnych głosów. Podharcmistrz Marek Waldemar, 40 głosów, co stanowi 86,95% ważnych głosów. Komisja Skrutacyjna Zjazdu stwierdza, że na funkcję członka Rady Chorągwi Podkarpackiej. Jeszcze mamy dwa nazwiska. A przepraszam, bo zostały dopisane z boku, przepraszam. Obok w sensie. Harcmistrz Opaliński Kamil, 38 głosów, co stanowi 82,6%. Przewodnik Sendrowicz Michał, 31 głosów, co stanowi 67,38% ważnych głosów. Komisja Skrutacyjna Zjazdu stwierdza, że na funkcję członka Rady Chorągwi Podkarpackiej ZHP zostali wybrani podharcmistrzyni Dolecka Edyta, harcmistrz Fron Mirosław, harcmistrz Jakimów Jerzy, harcmistrz Klus Antoni, podharcmistrz Marek Waldemar, harcmistrz Opaliński Kamil. Tak, proszę, mieliśmy 8 kandydatów. Każdy z kandydatów, z tego co widzę, uzyskał tą 50% plus 1, ale wchodzi pierwsze 7 osób z najwyższą liczbą głosów. Nie, ten druk Sendrowicz miał 31 głosów z tego co było. Tak, tak. Aha, rozumiem. Przepraszam za niedopowiedzenie. Również druk przewodnik Sendrowicz Michał, 31 głosów, 67% to jest i 38% wchodzi w skład Rady Chorągwi Podkarpackiej ZHP, czyli 7 osób. Zgadza się tym razem? Tak.
przeszedłbym teraz do wyników głosowania na członków Komisji Rewizyjnej Koronki Podkarpackiej ZHB. W głosowaniu na członków Komisji Rewizyjnej Koronki Podkarpackiej ZHB głosów ważnych oddano 48. W wyniku tajnego głosowania kandydaci na funkcję członka Komisji Rewizyjnej Koronki Podkarpackiej ZHB otrzymali Podharcmisz Furgała Anna 41 głosów, 85,41% ważnych, czyli wszystkich głosów tym razem. Podharcmistrz Grega Łukasz 26 głosów, to jest 54,16%. Przewodnik Guziakiewicz, przewodniczka Guziakiewicz Marta 40 głosów, 83,33%. Harcmistrz Hadław Adam 38 głosów, 79,16%. Podharcmistrz Kowalski Artur 39 głosów, 81,25% ważnych głosów. Harcmistrz Lubaś Piotr 43 głosy, 89,58% ważnych głosów. Komisja skrutacyjna zjazdu stwierdza, że na funkcję członka Komisji Rewizyjnej Koronki Podkarpackiej zostali wybrani podharcmistrzyni Furgała Anna, przewodniczka Guziakiewicz Marta, harcmistrz Hadław Adam, podharcmistrz Kowalski Artur, harcmistrz Lubaś Piotr. Gratuluję wszystkim wybranym. Dziękuję. Mamy 9 kandydatów na 9 miejsc. Komisja Wyborcza już nam przed chwilką, jakiś czas temu przedstawiła te kandydatury. I tutaj pytanie do Komisji Skrutacyjnej. Czy przewodniczący komisji będzie odczytywał te kandydatury i będziemy głosować, czy też nie mamy tutaj mamy zmiany? Jeżeli mógłby odczytywać, to myślę, że będzie gotowy. Tak, członków Komisji Skrutacyjnej bardzo proszę o liczenie głosów, bo to ta komisja musi tego obowiązku tutaj dopełnić. Także drodzy drogowie, proszę o przygotowanie się do głosowania. Podnoszenie wysoko mandatów. W porządku alfabetycznym będę wymieniał te kandydatury, rzecz jasna. Będziemy głosować, ja będę najpierw przypytał, kto jest za i kto jest przeciw, bo ta suma tych głosów tutaj będzie istotna. Nie będzie głosów jakby wstrzymujących, ktoś najwyżej nie bierze udziału w głosowaniu. Harcmistrzyni Renata Dębiczak. Kto jest za? W tym głosowaniu na druk na harcmistrzynię Renatę Dębiczak. Może nie ma głosów wstrzymujących z tego, co widzę, więc jest tutaj wybór jednogłośny. Bardzo proszę, żeby potem komisja skrutacyjna tutaj do protokolantów dostarczyła te liczby głosów, żeby to wszystko w protokole się nazywało. Kontynuujemy w takim razie głosowanie. Harcmistrzyni Danuta Kacprzak. Kto jest za? Kto się wstrzymał? Dobrze.
Przechodzimy do następnej kandydatury. Harcmistrz Jerzy Kwaśniewicz. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Następna kandydatura. Harcmistrz Tomasz Latoszek. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Następna kandydatura. Harcmistrz Wojciech Młodnicki. Kto jest za? Harcmistrzyni Dorota Nieznalska. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Następna kandydatura. Harcmistrz Jan Stefunio. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeden głos wstrzymujący, tak. Następna kandydatura. Harcmistrzyni Lidia Walich. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. I ostatni kandydat. Harcmistrz Ryszard Zbaraza. Kto jest za? Czy jest potrzeba powtórzenia? Tak? Zgadza się? Okej. Tak? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Poproszę komisję skrutacyjną o podliczenie głosów i forma ogłoszenie rezultatu. Będziemy widzę, że chyba nie będziemy potrzebowali powtórki. Skarbnik już nas będzie opuszczał, także dziękujemy za udział, za przybycie na nasz zjazd i uczestniczenie w nim. Drodzy i drogowie, w porządku obrad zostało nam do zrealizowania pierwsze posiedzenia władz Chorągwich i ukonstytuowanie się, co za chwileczkę nastąpi. Te wskazane miejsca, poszczególne władze się udadzą i będą się konstytuować. Oprócz tego jeszcze pozostanie nam punkt z wystąpieniami i będziemy wtedy już powoli kończyć zjazd. Ja proszę o chwilkę, tutaj w prezydium musimy się skonsultować, która władza gdzie się uda i kto z tą władzą pójdzie i za chwileczkę powiemy wszystko, jak się będzie. Nie,
ciasno się zrobiło. Tak. Trzeba sobie wyjść. Bez łysiny. Dorobię. Zdrowia. Pięknie. Co?